Cześć, dzisiaj witam Was w trochę nietypowym odcinku, innym niż zwykle. To jest, będzie w formie, powiedzmy, takiego vloga. Dzisiaj pokażę Wam paczkę, którą dostałem z firmy PHU Chojeccy Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa, której bardzo dziękuję za dostarczenie filtrów do New Holanda. Fajnie udało mi się dogadać cenowo, jak i dostałem wszystkie te filtry, które chciałem. Tutaj widzicie zamiennik z filtr Donaldson. Miałem do tej pory również filtry Donaldson, jeśli chodzi o powietrze. No już nie będę rozpakowywał, każdy wie, jak to wygląda. Również filtr paliwa SF oraz filtr oleju, też SF. Zaraz Wam odpakuję. Tak to wygląda. Pokażę Wam, gdzie te wszystkie filtry się znajdują. Musicie wybaczyć, że mam taki nieporządek tutaj. Tutaj jest cały karton. Dodam, że właśnie były super zapakowane wszystkie filtry, nawet poduszki powietrzne były w środku. Jeszcze zapomniałem Wam pokazać, tutaj dostałem taki mały upominek, koszulkę tutaj. O, tam jest logo PUSH. Teraz nie będę odpakowywał, później odpakuję. Więc tak, tutaj jak widzicie jest ten filtr paliwa na wężyk. Tutaj największy filtr hydrauliczny. No, koszt takiego filtra 210 zł. Kolejny filtr. Tutaj mamy filtr paliwa na wężyk. Filtr paliwa główny. Tutaj wiadomo, filtry powietrza tej siatki, bo przed chwilą trochę czyściłem pierwszy raz ten traktor od zimy. Mimo wszystko już się trochę kurzy. Tam jak widzicie jest to filtr oleju. I jeszcze tutaj z takim słabym dostępem widzicie, o, tutaj jest wkład filtra hydraulicznego. Jest słaby dostęp ze względu na konsolę ładowacza. Bierzemy się za wymianę oleju. Korki już poluzowane. Profesjonalnym sposobem, nie? Tak. Tak to jest. No, imbusa dwunastki ale nie ma. Ja nie wiem, czy koła nie na wprost wziąć, wiesz? Bo tam będzie niewygodnie coś podłożyć, nie? Też tak myślę, tylko później, żeby wlać olej, to też... Dobra, na wprost będzie dobrze, myślę. Przynieś. Olejek miałeś przynieść. Na wprost wyjść. Dobra, ustawię na prosto. Mamy 1401 motogodzin. 1401. Fajnie było. 3401 motogodzin. Robimy duży przegląd w New Holandzie. Zaczynamy od zmiany oleju w silniku oraz filtra oleju silnikowego. Tak, go odczuwam. No. Najwyżej przysunię. Czekaj, wezmę. Najwyżej przysunię tylko. No. Zadzierał się dobrze. No, chwilę chodził. Była. A, czarny. O, trochę za długo by na tym oleju jeździł. Nie, chyba nie. Czekaj, weź błotnik, pociągnij trochę do ten, bo lekko zszedł. Dobrze jest. Wiadra nie muszę dalej podsunąć? Nie, dalej nie. Dobra. No, idę po tutaj jest jeszcze. To pod wiatą jakąś znajdę. No, brzydki olej, brzydki. To samo wiaderko? Tak, bo tutaj góra litr. Tak mało jest oleju. No bo może też krzywo stać trochę tutaj ciągnik. Nie, to za tam są najlepiej. Daj też szmatę. Zaraz. Na korku coś tam widać? Nie wiem. A ciekawe, czy ten drugi ma o 5 kg łapie, czy nie? Bo 60 to łapie o 5.
No 60 łapie, no. Tam jak się korek od skrzyni odkręca, to tam zawsze jest sporo. Do tego samego wiadra z drugiej strony? Na razie można postawić drugie wiadro tam teraz, ja też. Będzie wygodniej, nie? Ale tak, to się tak będzie mniej tego ładnego. A, ja wiem. Gdzie jest ten filtr? Tu jest z drugiej strony, jest oleju. Ale ten, paliwa, to jest ten. Paliwa jest ten. No i właśnie jak go się odkręca. Najpierw czujnik trzeba ściągnąć. Najpierw trzeba ściągnąć czujnik i potem się go odkręca normalnie, jak każdy inny filtr. Tak? Tak. W tych dużych, tak jak właśnie z tym silnikiem, co będziemy mieli w te szóstce, to tam potrafi się 1,5 litra zatrzymać po drugiej stronie. No nie ma szans, to ci pokażę później. Jeden, czy jest filtr jakiś? O którym, gdzie? Ale o którym mówisz? Tu, o, co za filtr jest? To powiem ci, że nie wiem, ale od czego to, gdzie to idzie? Nie o klimatyzacji czasami? To może być osuszacz klimatyzacji. Jak już, nie widzę, gdzie idą te. Bliżej tam pod słońce. Jeszcze bliżej wiadra. Bliżej wiadra weź. O tak, przynajmniej. O, jest. O, widzisz? Dużo. No dużo. Nie oblało ciebie? Dosuń, dosuń. Na styk. Nie myślałem, że to jest tak dużo. Ale patrz, opiłków nie widać na korku. I Mówiłem co? ci, w te szóstce zobaczysz. Po tej stronie, trzeba będzie po obu stronach też. Bo litr oleju potrafi. Teraz też około Więc jest jest dużo, litr prawie. dużo jest oleju. Też dobrze, a tego błotnika się tak nie ten, bo on jest skrócony. Chyba żebym zrobił. O. To tam nie będzie olej lać. No, ten wąż trochę przeszkadza najbardziej. Bardziej niż Nie, błotnik nie bym powiedział. przeszkadza. A tutaj dobrze by było w ogóle to podwiązać jakoś. Trzeba trzymać rzeczy, żeby O, a kurek. filtr ręką idzie. Idzie? Ta. No co ty? Poważnie. Ja dziękuję. Dlaczego To tak? jest niemożliwe. Może. Nie no, ale nie ciekło nic. Nic tam nie jest takie ten. Odkręcaj ją. To poleci do garka na pewno. Trzeba go Padać garek wyjąć. zaczyna. Poczekaj chwilę. Ale tak lekko szedł. Filtr był Donaldson. Teraz mamy SF. Więc tak, tutaj mamy paczuszkę. Paczuszkę, tak jak mówiłem, od PHU Chojecce Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa. Bierzemy tak filtr paliwa. To jest to. I olej silnikowy. Zaraz wam powiem, co to jest dokładnie za olej. Fusz Titan Track Plus 15W40. Dobrze. No dobry, tak jak chciałem ten jest. Muszę wytrzeć ręce i uszczelkę w filtrze trzeba posmarować. Tu się zgadza? Mniej więcej ta. Takie same gabarytowo. Dużo jeszcze ścieka? Z obydwu jeszcze idzie. Już chyba można zakończyć.
A, tyle co już cieknie. Daj jeszcze, to jest to. O, tu właśnie. Oj. Oj, weź błotnik potrzymaj. I tą rurkę weź. O. Tam na bloku weź też. Już, już, już. Niżej. Tu nie mógł trzymać tego oleju. No tam właśnie gdzie teraz jesteś. Jeszcze trochę cieknie. O, tu właśnie. Nie, bo jego od tutaj trzeba tak odogiąć trochę, bo on jest skrócony, jest ten błotnik. Odpowietrznik trochę, czy nie? Co? No parę z oleju. Starczy? Starczy. No więc jak widzicie, już w tej chwili zostało dokręcić korki spustowe. Filtr ewentualnie trochę dokręcić i możemy lać świeży olej. Jeszcze tam trochę wyczyszczę. Patrzcie, mam profesjonalnie zmajstrowany lejek. Lejemy za chwilkę olej do silnika, nawet rękawiczki pod kolor ciągnika. Lejemy? Teraz to już. Co? Szmatę potrzebuję. Jeszcze bym tam wyczyścił trochę, wiesz? A co byś wyczyścił? No tam właśnie przy tym, przy wlewie. Dobra, ja będę trzymał. Czy... Weź bagnet i szmatę. No dobra, szmatę tu położ. Czekaj, 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 czekaj. Tam nie leci. Nie, nie. Dobra, już wszystko wleję. Czekaj, 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 czekaj. Powoli. Prawie się udało. No. Powoli. Czekaj. Dobra. Ile tu jest? Trzy? Tak. Cztery. Dobra, czekaj. O. Powoli. No. Tak szybko? Za dużo jest. Nie, na razie jest pod prawie maks. Akurat. Jeszcze filtr odejdzie. No, ale można zaraz odpalić, żeby przy ten. Tak. Żeby zaciągnął, nie? Do filtra. Ale trzeba dokręcić korki. Nie, no to zapalić możesz. To zapalę. Najpierw jedną stronę tu. Aha. Zapalę minutę, niech pochodzi, co?
i ten. A co, co najpierw na jedną? Kręcimy do korki dokręcimy. Aha, dobra. No ręcznie tyle ile się dało jest dokręcony. Z tamtej wyleciał kisiel. Już mam poluzowaną. Czekaj, już teraz ręcznie pójdzie. Czy nie robisz ręcznie? Rękawiczką muszę ściągnąć. Teraz jeszcze z tylnego mostu jeszcze. Z tylnego mostu? Z przedniego. No. Tu położę ci te śruby. No dobra. Teraz też już jest trochę ciemno, to kamera nie oddaje pewnie aż tak koloru tego oleju. Ale jest taki kurczę brązowo-zielonkawy. A zufla mniej było, co? Czy nie? Ciężko powiedzieć. Ale może, no nie wiem. Z mostu myślisz, że ten sam klucz będzie? Tak, powinien być. Powinien być ten sam. Jest koreczek. A opiłki były? Nie. Nie, była, mają... nie są. Co? Aha, no tu w środku. No, jest trochę tego. Jest. No to takie, jak muł. No, no, a trzeba wytrzeć to będzie. O, tutaj ciężko poszło. Kurde, rękawice sobie ubrudziłem. Ściągnę. Rękawice. To są moje, które mi zniknęły i dzisiaj magicznie znalazły się pod domem. A ty ja przebrałem je nowe, wiesz? Ta? To mi zniknęły takie same. Dobra. I to odkręciłeś, nie? Odkręcam. O kurwa. Dwa buty? No! No co ty? Ja pier... Dobra, muszę się... Dużo tego oleju, ile jest tam? Nie pamiętam. 5 litrów? No, 5 litrów będzie, albo 7. Kurde, gdzie to jakaś szmata, o. Kurde, mogłem sobie wyżej rękaw podwinąć, to bym se bluzy nie ubrudził. A tam jak jest ten, jak jest znak, dzisiaj wlewa. No tu, od przodu. I do poziomu? Tak. A. Też jak zacznie się przelewać to... Tutaj... do skrzyni i też właśnie do zwolnic i mostu mamy olej MOL Farm NH Ultra. Tutaj jeszcze reszta filtrów. Biorę na razie jedną bańkę. O. Zakręcam korek od mostu. Dopiero pod koniec musiałem klucz wziąć. Kurczę, tutaj słaby dostęp jest. Bo to pewnie jest ten sam olej, to z tym, tak? Tak. Lepszy jest jak przed tej 60. Zobacz. Niż tam był w skrzyni? No, lepszy, nie? Trochę lepszy może, ale kurde, to i tak jest kisiel. Ale jak to osiągnie, Piotr, i z góry weźmiemy, to będzie dobry.
rezerwy powinno być. Dobra. Lejek do tego, odłóż lepiej na ziemi i lejek do wiaderka. Tutaj trochę cieknie. Profesjonalna. Tak. Może trzeba tak dbać, żeby było tu zarobiczne. To co jeszcze myślisz, to co jest we wiaderku? Jeszcze dolać trochę. Dobra? Będzie? Dobra. Daj miskę albo garnek. Kurde, brudny ten jest. Dawaj ten żał. Bez lejka? Chyba bez lejka. Tutaj. No dobra, czy się to uda. Szybko. Co, że już? No weź wiaderko. Jeszcze bym trochę spróbował i zobaczył. Czekaj, weź ten. Tu jest Piotruś. A nie. Według mnie no, nie ma jeszcze. Nie ma? No to dawaj. No nie widać, żeby szło zbytnio, tylko to, co ci z tej końcówki wyjdzie. Zaraz to szło. Czy nie jest? No, teraz chyba już tak. No... Jeszcze. Kurde. No, teraz to na pewno. Czekaj, zakręcę. To nie powinno być za dużo, ale to nie jest za dużo, nie? Nie. Ja już na pewno nie wejdzie, nie? Nie, raczej nie. Olej do zwolnic dolany. Zostało z przodu do mostu tylko wlać. Tutaj do przodu 7,5 litra wchodzi. Lejek pasuje, więc może się wygodnie nalać przez lejek. Trzeba będzie też przesmarować tutaj wałki. I też muszę znaleźć przyczynę, bo przy skręcaniu, szczególnie w lewo, coś skrzypi. Ostatnie wiaderko, teoretycznie, według instrukcji. Oś chyba wolniej trochę schodzi, nie? Nie. Nie? Jakby wolniej schodziło, to by ciekło cech. Powinno właśnie. Co powinno? Powoli już wyciekać. Ale to wycieka? Jest miarka tutaj? Nie no, miarka nie ma, ale jeśli ciągnik stoi równo, to co? To z tego otworu powinno to chyba... powinien być poziom? No. Skąd wiesz, tak pisze? Mówię ci.
Jest na równo z tym? Ja nie widzę. Mam to równo sobie postaw. No tu się nie da na tych krzywych tych. To próbuj. A jak mi korek spadnie? No to jak się spadnie, to się spadnie. Ładny olej. Dosyć. A nie, leci tak szybko jak myślałem. Dobra, korek, ale opiłków. Korek tu gdzieś położę, coś kołem. No. Tak wygląda jeden korek ze skrzyni biegów. Jak widać, opiłków jest trochę. Już poszedł drugi, jeden nie chce nam puścić. Więc zaraz odkręcam drugi. Bo z tego już ledwo co leci. Coś jest nie tak. Bo takie 40 litrów na razie wyleciało tylko. Według instrukcji jest 60, według tego co czytałem gdzieś w internecie 50. W drugim korku też opiłków całkiem sporo. Zaraz wytrę. Też będzie można zakręcać. Czysty jak śnieg. No. Ale mamy tutaj paczuszkę, tak jak mówiłem. Z PHU, Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa Chojeccy. Będzie niech to największe z powietrza to ten. Mamy oryginał CMA. To biały. To już nowszy. Biały, tamten był czarny. Zalewamy go olejem? Zalewamy olejem. Żeby pompa na sucho nie chodziła. Zalewamy olejem. Tu gdzie mamy olej? Ale przyniosłem zaciągnikiem chyba. No, tak jak mówiłem wcześniej, olej MOL Farm NH Ultra, ponoć dedykowany olej do no do New Hollanda, do koncernu CNH, czyli Steyr i Case też. A w tamtej bańce już nie mamy? Tam by chyba było jeszcze trochę, czy nie? Nie wiem, dobra, to zaraz. Daj mi szmatę. Zakręcało, zaraz nagraw. Mam wszystkie szmaty. No, masz? No. Dzisiejszej nie masz? Mam. Właśnie. Ładny filterek. Starczy? Chyba. I też przebieg zaraz markerem na nim napiszę. Elegancko, czyściutki będzie. Franie, co jest? No. No ten idzie fajnie, lekko wyszedł. Tylko żeby mnie nie ochlapał. Bo przez to, że wkład został, to trzyma trochę. Nie wiem, czy wkład tam się wkręca, czy co.
Chcę wkład zobaczyć. No nie wiem. Nie mam pojęcia. Ja zobaczę zaraz. No dobra, niech się zlatuje na razie. Następny filterek, wkład filtra. No jeszcze trzeba powiedzieć, że firma PHU Chojeccy Centrum Zaopatrzenia Rolnictwa dała 5% rabatu dla widzów na hasło, na nazwę mojego kanału. Nie, to powinien wychodzić. PT Agro. Nie ma tu nic, żeby co powietrzymał. On powinien wejść razem z obudową, nie? Więc jeśli ktoś miałby kupować oleje albo filtry, na przykład na nazwę kanału minus 5%. Tak wygląda filtr, wkład filtra z linii biegów. Ogólnie jest czysty filtr, powiedz. Cedek, wszyscy cię słyszą. No dobrze. Ogólnie nie są brudne filtry, wcale nie ma osadów. Nie jest źle, nie? Ogólnie. Nie jest źle. Pomogli jeszcze z 5 lat. Tak. Picabello. Teraz jak się wszystko zmieni, będę mógł umyć ciągnik z tych wszystkich olei. No, może być? Elegancko. Na dnie tylko. Na dnie trochę jest. Ale to tam zaraz czymś się sięgnie. Dobra. Bierzemy wkładzik filtra. Olej nie był zły. Olej był czysty, filtr był zawalony. No bo co, no jeśli chodzi o oleje, no to też jesteśmy uczuleni, nie mieszamy nie wiadomo z czym, nie? Maszyn nie pożyczamy. Tam gdzie jest jakiś w maszynach ewentualnie stary olej, no to 60 do tego idzie. Jest ten filterek. No. Elegancko. Teraz na błysk. Olej trzeba zalać. Tak jest. Tego nie trzeba nasadzać tam najpierw? Nie. To raczej w całości idzie. Dodaj olej. To jest stary.